Słuchajcie, dzień dobry, witam Was serdecznie. Chciałabym omówić dzisiaj pierwszy przykład z zadania trzeciego ze strony 68 z podręcznika. I chciałabym, żebyśmy taki związek jak chlorek cynku rozdzielili na jony pod wpływem dysocjacji jonowej soli oczywiście. I teraz tak, oprócz tego teoretycznego wytłumaczenia chciałabym Wam tutaj pokazać taki jeden sposób, jak ogarnąć tą wartościowość pierwiastków w danym związku. Stosujemy tak, patrzymy przede wszystkim na liczby, na cyfry, które stoją przy danym pierwiastku. Czyli będzie to na przykład tutaj 2, a tutaj już moi uczniowie wiedzą, że jeżeli nic nie stoi przy związku, to znaczy, że jest 1. Jedynki wpisujemy tylko w dzienniku, nie wpisujemy ich przy związkach chemicznych. I teraz tak, na czerwono zaznaczyłam Wam te cyfry, które będą jednocześnie wartościowością pierwiastków, ale tych po przeciwnych stronach. Czyli 2 będzie to wartościowość pierwiastka Zn, natomiast ta 1, której nie widać, będzie wartościowością pierwiastka Cl. W porządku. Będą to wartościowości, czyli tu je sobie zapiszę. I teraz w takim razie, jak przystępujemy do rozwiązywania równania? Przepisujemy to równanie oczywiście już podzielone, że tak się wyrażę, tak? Czyli Zn plus Cl. Fantastycznie. Już wiemy, że to, co jest z przodu, czyli metal, cynk, będzie z plusem. Już wiemy, że to, co jest obok, czyli nie metal, będzie z minusem, czyli będzie anionem. Co teraz dalej z tymi plusami i minusami? Teraz przekładamy tą wartościowość, którą mieliśmy tutaj, przekładamy na drugą stronę równania. Wiemy, że cynk dwuwartościowy, czyli będzie miał 2 plus. Natomiast chlor jednowartościowy będzie miał 1 minus. Oczywiście tej jedynki nie piszemy, ponieważ jedynki piszemy tylko w dzienniku. Ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Ok. Teraz tak, patrzymy sobie na część produktów naszej reakcji i widzimy, że coś się tutaj nie styka, coś się nie zgadza. Mamy Zn2+, ale tylko 1 minus przy chlorze. Coś jest nie tak. Więc co robimy? Biorę drugi nauczycielski kolor, czyli zielony. I zaznaczam sobie, ponieważ te cyfry, które zaznaczyłam wcześniej, one mają również świetne znaczenie, jeżeli chcemy się dowiedzieć, ile jonów mamy w danym związku. Czyli zaznaczam to teraz sobie strzałkami. Te cyfry, które są w indeksie dolnym, będą nam również świadczyły o tym, ile danych jonów mamy po stronie produktów. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj jest 1, którego tak naprawdę nie ma, to znaczy, że naszego Zn również będzie 1, czyli tutaj nic nie piszemy. Natomiast skoro tutaj jest 2, to naszego chloru będą 2 sztuki, 2 aniony chloru. Dziękuję za uwagę, za ten przykład. Przystępuję zaraz do rozwiązywania następnego przykładu, czyli będzie to. Moi drodzy, kolejny przykład z podręcznika i będzie to Ni2SO4 trzy razy wzięte. Ten siarczan niklu pod wpływem wody będzie nam się rozdzielał na kation niklu i anion siarczanowy 4. To jest już dla Was jasne. I teraz tak. Działamy z tymi naszymi strzałkami. Pamiętamy, że reszta kwasowa w soli, traktujemy ją jako całość. Więc nie bierzemy pod uwagę w ogóle tej czwórki, która jest do całości, do reszty kwasowej. Tylko naszą cyfrą, tą, która będzie stała w indeksie dolnym, będzie 3. Oraz 2 przy niklu. Co teraz z nimi robimy? Tak jak było to pokazane wcześniej, są to wartościowości tych składników tego związku, które są po przeciwnej stronie. Czyli nikiel będzie 3-wartościowy, natomiast reszta kwasowa kwasu siarkowego 6
będzie dwuwartościowa. Pięknie. W takim razie zapisujemy sobie. Już wiemy, że nikiel jako metal będzie z plusem. SO4 jako reszta kwasowa, generalnie zbiórnie metali, będzie z minusem. Teraz co z tymi wartościowościami? U niklu mamy 3, więc zapisujemy trójkę przy plusie. Natomiast SO4 jest dwuwartościowa, dlatego zapisujemy dwójkę przy minusie. I teraz nam się to w ogóle nie zgadza, ponieważ tu mamy 3 plusy, tu mamy 2 minusy. Nie może tak być, musi być równowaga, czyli porówno. Więc co musimy zrobić? Musimy w takim razie dopisać i odpowiednio zbilansować to równanie. Korzystamy cały czas z tej własności, że liczby, które, czy też cyfry, które stoją w indeksie dolnym, będą nam podpowiadały, co należy wpisać. Tym sposobem otrzymaliśmy 2 razy 3 plusy, czyli w sumie 6 elementów dodatnich i 3 razy 2 minusy, czyli w sumie 6 elementów ujemnych. Kolejny przykład, czyli będzie to Na 2CO3. Oczywiście mówimy o dysocjacji jonowej, więc nad strzałką zapisujemy wzór wody. W związku z tym ta sól węglan sodu będzie nam się rozpadała na Na plus CO3. Przypominam jeszcze raz, że CO3 traktujemy jako całość. Tak, CO3 jako całość, ponieważ jest to reszta kwasu węglowego. W związku z tym zapisujemy sobie, tak jak w przykładzie powyżej, zaznaczamy sobie dla ułatwienia. Widzimy, że dwójka będzie to wartościowość CO3. A tutaj nie bierzemy tej trójki w ogóle pod uwagę, ponieważ traktujemy, jakby to CO3 było w nawiasie, jakby to było całością. W związku z tym przy CO3 nie mamy nic, czyli mamy jedynkę. W związku z tym wiemy, że CO3 jest dwuwartościowe, natomiast Na będzie jednowartościowe. Zapisujemy to po stronie produktów. Na z jednym plusem, CO3 2 minus. Znowu nam się nie zgadza po stronie produktów, ponieważ mamy 1 plus, a 2 minusy. W związku z tym wykorzystuję te informacje, które daje mi wzór i zapisuję to, co muszę. Czyli dwójkę przed Na, przed CO3. Zapisuję jedynkę, czyli tak naprawdę nie zapisuję nic. I słuchajcie, ostatni przykład, czyli siarczek amonu. Jest to o tyle nietypowy przykład, w którym zamiast metalu mamy po prostu kation amonu. Ale nie różni sposób, oczywiście rozpisania, nie różni się za bardzo od tego oryginału, że tak się wyrażę. Niemniej jednak przećwiczmy sobie ten wyjątek. Siarczek amonu będzie nam się rozpadał oczywiście pod wpływem wody na jony. Na NH4 z plusem oraz na S z minusem. I teraz przystępujemy znowu do zakreślenia sobie naszych kółeczek. NH4 traktujemy jako całość, dlatego naszą tutaj cyfrą, która stoi w indeksie dolnym, będzie 2. Przy S nie widzimy nic, czyli tak naprawdę tutaj jest jedynka, której nie ma. W związku z tym działamy, zapisujemy tą wartościowość na tych różnych związkach. Co otrzymuję? Otrzymuję, o kurczę, zamieniłam kolory. No trudno, musicie jakoś to przeżyć. Co otrzymuję? Otrzymuję NH4, który jest jednowartościowy, oraz S, które jest dwuwartościowe. I teraz w takim razie wartościowość przepisuję na stronę produktów. NH4 jednowartościowe zostaje z jednym plusem. S
dwuwartościowe, czyli do minusa tutaj dopisuję dwójkę. I teraz patrzymy na równanie po stronie produktów. Ono znowu nam się nie zgadza. 1 plus, 2 minusy, nie może tak być. W związku z tym znowu patrzymy, co nam podpowiada równanie. Nie równanie, tylko wzór. I wzór nam podpowiada, że musimy dwójkę dopisać przed kationem amonu. Wtedy będzie nam się zgadzało. Przed S moglibyśmy dopisać 1, ale tej jedynki, wiadomo, nie dopisujemy. W związku z tym mamy 2 plusy i 2 minusy. Wszystko się zgadza.